Witam serdecznie, Skrybent Karski Trotka, jest ze mną Damian. Będziemy dla Was prezentować produkty, które znajdziecie w naszym sklepie. Będą to filmy produktowe i dzisiaj bierzemy na warsztat nową markę, która pojawi się u nas na półkach oraz na stronie internetowej, czyli Magic Feather. No dla mnie jest to pierwsze spotkanie tym produktem, pierwszy rzut oka i już zauważyłem, że jest tu ciekawa opcja. Mi przypadły w zeszłym sezonie do gustu właśnie takie pelety, które były mieszane, nie tylko jeden kolor, ale też wymieszany ciemny z białym. Wiadomo, można zrobić to samemu, mieszając swoje dwa ulubione produkty, ale tutaj już mamy w jednym opakowaniu na gotowo, więc można skorzystać. Tak, firma Magic Feather ma w swojej ofercie cztery rodzaje peletu. Tak jak Damian zauważył, tutaj kolory są mieszane, ale tutaj jest taka ciekawostka, że są smaki. Czyli tak jak Damian powiedział, że można wymieszać samemu sobie kolory, ale myślę, że tych smaków będzie ciężko podrobić, bo poza tutaj peletami mamy jeszcze różne smaki przynęt i za chwilę Wam o tych smakach troszeczkę opowiem. Mam tutaj w ręku dwa pierwsze pelety. Pierwszy to jest Crazy Fish, a drugi mamy Magic Sweet, czyli coś słodkiego. Ja tu obstawiam, że będzie jakiś śmierdziel. Powąchamy pierwsze otwarcie produktu na wizji. No tak, no typowo rybny smak. Mi to coś przypomina, ale nie będę mówił co. No ja też nie powiem. Jedną firmę, no i mamy drugi pelet. Ale taki intensywny, śmierdzący zapach i mamy tutaj dwa ciemne kolory, taki brąz z czarnym. Tak, pudełko bardzo dobrze zapakowane, bo nie mogę się do niego włamać. Tak, i dodatkowo mamy oczywiście opakowanie strunowe, które możemy sobie zamknąć, żeby tutaj nam nie wietrzało. I żeby dało się stać obok? Tak. No nie mamy, żeby to... Dobra, udało się otworzyć w końcu pelet. To jest pudełka dobre. No i to jest ciekawy zapach. Takim trochę, nie wiem, dla mnie banan. No, ja banana tu czuję, Magic Sweet. Tak. A co dalej, to nie wiem, to już jest totalny strzał, może ananas jakiś tam jest. Jakaś tajemnica producenta tutaj ewidentnie. Ale banan będzie. No i tutaj mamy już jasny pelet z ciemnym pelecikiem. Tak. A ja tutaj mam dwa jeszcze pelety, obydwa są ciemne, ciemnobrązowe i myślę, że te smaki są ciekawsze niż te dwa pozostałe, mimo że jeszcze ich nie wąchałem, ale już mi nazwy urzekły, czyli szprota, sardyna i śledź. Także otwieram ja teraz. Możemy się od razu spodziewać, jaki będzie zapach. Na pewno smrody, ale te nazwy mi się podobają. Ja coś czuję, że nie tylko te pelety, ale i te przynęty, śledź i szprota, sardyna, to mogą być hity. No i to fajnie pachnie, tak? Tamto to śmierdziało tak... Ciężka tłuszczyć rybę, fajną. Mm-hmm. No i ta sardyna. Szprota, sardyna. No mi te obydwa zapachy są dla mnie bardzo zbliżone, ale no, czuć po prostu taką rybką ładną. Tak, no delikatna różnica. A jest, nie, różnica jest, ale jest delikatna. Tak, delikatna. No sądzę, że może być dobra propozycja na przykład na jesiotra jakiegoś, tak? Taki typowo śmierdzący zapach. Ja słyszałem właśnie tutaj od Erwina, bo producentem tego jest Erwin Ratajczak, który jest też właścicielem sklepu wędkarskiego. No i on właśnie mówił nam w okresie tym, no jeszcze zimowym w sumie, mamy okres zimowy, że na stawach Kulesza właśnie te jesiotry łowili, a i też ładne wyniki były, także te dwa zapachy plus nazwy mogą spowodować, że te pelety będą się fajnie sprzedawać. Jak już jesteśmy przy zapachach i smakach, to opowiemy Wam chwilkę o dumbersikach, zanim przejdziemy do zanęt. Przechodząc do przynęt, ja sobie biorę cztery i tutaj moją uwagę już zwrócił ciekawy zapach, pieczony ziemniak. No ja się z czymś takim jeszcze nie spotkałem na rybach. No i chyba czuć tego ziemniaka, sprawdź. Znaczy faktycznie czuć i powiem Wam, ja już tam jakieś przynęty o zapachu ziemniaka gdzieś tam kiedyś wąchałem. Rzadkość to jest, ale są. Kiedyś, no kiedyś pewnie łowiono na te ziemniaki, tak? Ale niektórzy producenci próbowali zrobić tego ziemniaka i takie były te zapachy bardzo niewyraziste. A tutaj mamy ten zapach bardzo wyrazisty i nawet czuć, że chyba był pieczony, więc dobry. Tak, ja właśnie od starszych wędkarzy słyszałem, że tam ziemniaki się przewijały na rybach, więc... I tu ważny jeszcze kolor, żółty kolor. Tak. Kolejny mamy Spicy Mango. No to już taki, że tak powiem, spotykany zapach. No ja w takim połączeniu rzadko, ale
czuć i przyprawę, i mango. Ale mango się przewija często, przewija się. Właśnie. A mango tak. Jeżeli chodzi o przynęty metodowe. Ale na razie dla mnie ziemniak lepszy. Tak. Tutaj mamy też pomarańczowy kolor był tego spicy mango. Tu mamy połączenie też sprawdzanych zapachów: czekolada i orzech tygrysi. Także tutaj karpiarze coś na pewno dla siebie znajdą z tym orzechem. No czuć, tak, tutaj mocno czekolady. Ja w ogóle uważam, że orzech tygrysi to taka trochę, może dużo ludzi nie używa go, ale taki zapach, który może czynić takie, dawać wyniki. Może mało używany w metodzie jeszcze chyba. Tak. Bo karpiarze ewidentnie są w nim zakochani, a w metodzie to jeszcze tak nie poszło do końca. O, i mamy śledzia i od razu tą szprotę sardynę porównamy. No bardzo i praktycznie identyczny zapach tego. Tak, identyczny. Mamy tak, śledzia białego i szprota sardyna żółto-pomarańczowa. Też ten zapach jest podobny do tego śledzia, ale jednak lekko inny. No i tutaj ten żółto-pomarańczowy to przez naszego tu sprzedawcę Piotra powiedział numer jeden na niego. Także jak ktoś chce łowić na przynęty polecane przez Piotra, sprzedawcę sklepu wędkarskiego Trenka, to szprota sardyna pomarańczowo-żółta od Magic Feather. Jeszcze zaznaczę, że te dwie poprzednie, właśnie mango i orzech tygrysi, były pomarańczowe całe. Okej. Okay. Teraz ja tutaj sobie wezmę. Ja nie mam takich tutaj, tak jak ten ziemniak, to faktycznie zrobił troszeczkę tutaj, moim zdaniem, furorę zrobi, ale zobaczymy, co ja tutaj mam. O, tutaj z kolei kolor może zrobić furorę. Różowy z żółtym, bardzo jaskrawy i rzucający się w oczy, a zapach to mamy mięta, kokos, ananas. No i to miętę czuć. Wszystkie zapachy czuć. Kokos czuć, tak, miętę dosłownie. Czuć. To, co jest napisane, najsłabiej. To faktycznie... Ale czuć, faktycznie. Tak, najbardziej ta mięta się przebija tutaj. No i słuchajcie, kwas masłowy z kopek. Kwas masłowy to słynny już w każdy producent ma. Biało-żółty, myślę, że kolor trafiony. Kwas masłowy z kopek, tak, kwas masłowy czuć. Skopeks też, i dlatego, że jest taka kombinacja tego kwasu masłowego ze skopeksem, powoduje to, że ten kwas masłowy nie jest taki intensywny i odrzucający, a nawet przyjemnie pachnie ten numbers. No, znajomy zapach. Wszystko to są oczywiście waftersy. Cały czas tu omawiamy. No i co tutaj mamy? A, mieliśmy mięta, kokos, ananas i mamy jeszcze czekolada mięta. No i tutaj też mocno tą miętą. Taki czerwonawy trochę dumbbells, pomarańczowy, czy pomarańczowo-czerwonawy taki. No z miętą też się nie spotkałem jeszcze bardzo, z przynętami takimi miętowymi. Ja kiedyś, jedna firma miała takie miętowo-czekoladowe, ale też nie aż tak wyrazisty zapach był. No i mamy następny, czekolada pomarańcza, biało-pomarańczowy. No i ten chyba najsłabiej pachnie według mnie. A nie, przepraszam, cynamon pomarańcza, dlatego ten zapach mi tak nie spasował. Właśnie delikatnie czuć taką trochę teraz na czasie herbatę zimową. Teraz czuć. Teraz czuć ten cynamon, tak. To pomarańcze. No, widzicie, jak przeczytałem, to poczułem. Dobra, no i ostatni też bardzo ciekawy produkt, czyli banan kukurydza. Zapach ciekawy, ale przede wszystkim fajne jest to, że tu jest miks. Mamy żółte, różowe i pomarańczowe w jednym słoiczku. No i możecie zapytać się pewnie o cenę tych produktów. Cena produktów będzie się wahać od 23 do 24 zł, około tej granicy, za słoiczek. Przynęt tu jest bardzo dużo, więc myślę, że cena jest spoko za tą ilość przynęt. Ja tu jeszcze dodam, że tutaj jest mój taki skromny faworyt pod względem tych kolorów. Ja bardzo lubię te słoiczki, gdzie są wymieszane różne kolory. Wtedy nie musimy kupować tam 5 różnych kolorów, tylko wszystko w jednym, tak? Ja już tu wspomniałem wam o cenie, dumbbellsów, cena pelletów też podobnie około 24 zł i możemy przejść do zanęt. Tutaj już producent nie poszedł smakami, tylko kolorem, czyli mamy Magic Method Mix Green, Magic Method Mix Gold. Ja tu otworzę te dwa najpierw. Ten zielony to od razu mi się kojarzy z jakimiś karasiowymi winowymi zanętami trochę. Tak, my ich nie rozrabialiśmy, więc do końca jeszcze nie wiem, jak pracują. No ale widać, że to są takie typowe metod miksy, dość mocno zmielone. Przypuszczam, że będzie trzeba dodać tak wody. Ja przy tej miałkości wydaje mi się, że raczej dodawałbym powoli tej wody, ale myślę, że one będą ładnie w koszyku pracować i rozsypywać się. Tak, bardzo miałkie te zanęty są. Zapach myślałem, że będzie mocno rybny, nie jest. Trochę jakiś przypraw czuję, ale to są moje tylko takie spostrzeżenia. No ciężko mi określić, co to może być. Mamy zielony kolor i tutaj też widać takie grubsze frakcje zielone w środku. Tutaj mamy dalej
Magic Method Explore. Tak samo mocno zmielona. Tutaj też nie jest jakiś bardzo intensywny zapach. Być może po namoczeniu ten zapach też będzie mocniejszy, jeżeli chodzi o te mączki. No i taka, mi się podoba ta, bo jest bardzo taka żółta, taka złocista. Czasami wędkarze szukają właśnie, że często zanęta jest ciemna lub jest taka brązowawa, a szukają takiej żółtej, nie? No i to jest faktycznie, jest gold, jest złota. Tak, też taki właśnie delikatny zapach tych zanęt. Zobaczymy, może ciemniejsze nas zaskoczą. Ja tutaj mam silver, ciemna mieszanka. Zobaczymy, co mamy. No wyczuwalna jest taka lekka nuta rybnego zapachu, ale też taki bardzo stanowany zapach. Tutaj jest napisane na odwrocie przygotowanie, miks, trzy części, woda jedna część, czyli 3:1 rozdrabiamy. Faktycznie jest od razu podane. Mieszać mik w proporcji 3:1, po 15 minutach przetrzeć przez sito. Magic Mix zwiększa objętość i jest gotowy do łowienia. Tak właśnie przy metodzie bardzo dużo daje to przesianie zanęty. Ja zawsze polecam to. Wtedy dodajemy tej próchności, one szybciej pracują od razu. Na każdym z tych miksów jest też napisane, że 3:1. Tak, i tu mamy jeszcze black rodzaj. I to jest bardzo podobny zapach do silvera, tylko możemy zobaczyć, że jest ciemniejsza zanęta troszeczkę. Sądzę, że jak dodamy wody, to ona będzie taka już w ogóle mocno ciemna. Słuchajcie, omówiliśmy dla Was nowy produkt, który zagości w 2024 roku w naszym sklepie wędkarskim Trotka. Pelety, zanęty, przynęty od Magic Feather. Myślę, że warto obserwować tą markę. Robi ją osoba z branży, mocno zakorzeniona w zawodniczym świecie, także wiemy, że Erwin na pewno przygotował coś dla zawodników i dla osób, które chcą łowić na łowiskach o wysokiej presji, gdzie o tą rybę nie zawsze jest tak łatwo, bo trzeba się przebić przez te wszystkie inne zawodnicze zapachy i innych wędkarzy. Tak, no sądzę, że Erwin tutaj swoim doświadczeniem właśnie takim zawodniczym i to jak wyróżnić się na takich zawodach tutaj nie zawiedzie. Ja jestem ciekaw, jak te zanęty się sprawdzą, wejdą na rynek. Sądzę, że w tym sezonie na pewno jakieś głosy z nadwody będą, także. Możecie nam zostawić w komentarzach, może ktoś już używał, może ktoś testował. Zachęcamy Was do komentowania, zachęcamy Was do zakupów i pozdrawiamy Was serdecznie. Oglądajcie nasze odcinki produktowe na naszym kanale.